Lider nowej partii na scenie politycznej Polska jest jedna. Rafał Piech, proszę Państwa, spotka się jutro w Poznaniu ze swoimi sympatykami czy wyborcami. Partia wystawiła kandydatów do parlamentu w większości okręgów wyborczych. Jak chce przekonać do siebie wyborców, poznaniaków, Wielkopolan, o tym rozmawiam już teraz z prezesem partii Polska jest jedna, prezydentem Siemianowic Śląski, Rafałem Piechą, którego bardzo serdecznie witam. Dzień dobry panu. Witam panie redaktorze, witam państwa. Zacznę od pytania podstawowego, bo jesteście państwo jednak jakąś nowym tworem na scenie politycznej, więc zacznę od pytania o główne hasła nowej partii Polska jest jedna i w ogóle skąd pomysł na jej stworzenie oraz start w wyborach parlamentarnych. Panie redaktorze, no rozpoczęło się wszystko w czasie pandemii, gdzie ruch Polska jest jedna sprzeciwiał się segregacji sanitarnej i przymusowi szczepień. Kolejnym etapem był sygnał z różnych stron, z Polski, gdzie Polacy dzwonili prosząc o stworzenie czystego ugrupowania, nieskażonego żadną partią polityczną, która ma swoją reprezentację w Sejmie. I to był tak naprawdę początek, kiedy obserwowaliśmy, co dzieje się w Polsce od 1989 roku, jak niszczona jest nasza gospodarka, przedsiębiorczość, przemysł, górnictwo, hutnictwo, którego nie ma. Kiedy zorientowaliśmy się, że tak naprawdę jesteśmy cały czas, niezależnie czy to z prawa czy z lewa, jesteśmy okłamywani, chociażby patrząc na naszą energetykę, na węgiel, gdzie cały świat z roku na rok zwiększa swoje wydobycie. Państwa Unii Europejskiej zwiększają wydobycie węgla, a my jako Polska, mając najwięcej tego węgla, najwięcej złóż w całej Europie, niszczymy swoje górnictwo. Ale z tego, co pan mówi, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale z tego, co pan mówi, to wynika, że chcecie być taką trzecią drogą, tylko sęk w tym, że trzecia droga podobno już jest na scenie politycznej. Czy jesteście czymś jeszcze innym? Ja nie wiem, co to jest trzecia droga, powiem szczerze. Ja myślę, że Polska jest jedna. To jest to hasło. Oczywiście idziemy z tymi najwyższymi wartościami. Bóg, rodzina, ojczyzna. To jest dla nas najważniejsze. Podobnie zaczynałem w Siemianowicach Śląskich, gdzie na początku nikt nie dawał mi żadnych szans jako młodemu prezydentowi, kandydatowi na prezydenta, a jednak się okazało, że wśród 11 kontrkandydatów właśnie wygrał Rafał Piech, ten, któremu nikt nie dawał żadnych szans. I jutro... Podobnie myślę, jest właśnie tutaj z naszą partią, gdzie też nikt nie dawał żadnych szans, a tu się okazuje, że zebraliśmy podpisy w 23 na minimum 21 okręgów. To jest też taki wielki fenomen, że partia zarejestrowana w marcu, a jednak udało nam się nazbierać wymaganą ilość podpisów. No teraz jesteśmy w trakcie weryfikacji. No właśnie, to jest pytanie, czy w ilu okręgach ostatecznie pojawią się wasi kandydaci. Jutro odbędzie się w Poznaniu spotkanie z panem jako liderem partii. Kogo pan na to spotkanie zaprasza? No i jak chcecie przekonać swoimi kandydatami do głosowania właśnie na was? Panie redaktorze, my przede wszystkim stawiamy, tak jak już powiedziałem, na te najwyższe wartości: Bóg, rodzina, ojczyzna. I oczywiście to jest partia propolska, czyli partia, która na pierwszym miejscu chce wspierać polskich przedsiębiorców z przeważającym kapitałem polskim, polskiego rolnika, który dzisiaj jest zniszczony. Rolnictwo, można powiedzieć, w Polsce leży na łopatkach, co jest w ogóle czymś niedopuszczalnym. Jeszcze w 70-tych, 80-tych latach byliśmy największym producentem żywności w bloku wschodnim. Chcemy stawiać na polską energetykę, czyli na to, na co stawia cały świat, w naszym przypadku na węgiel, na geotermię. To jest, myślę, też bardzo ważne dla nas. I to są jak gdyby te główne filary, czyli program, który mamy, zagwarantuje nam w perspektywie 7-9 lat rozwój gospodarczy Polski, czyli tak naprawdę zabezpieczenie Polski na przyszłość, aby stała się niezależna, suwerenna, samowystarczalna, bo to jest dzisiaj, myślę, bardzo ważne. Okazuje się, że Polska ma ogromne zasoby złóż różnych pierwiastków, czy to węgla, czy to srebra, czy tytanu, czy miedzi. Praktycznie złoża, po które w ogóle nie sięgamy. I ja myślę, że to jest najwyższy czas, aby tam w Sejmie znalazła się przede wszystkim partia propolska, która skupia w swoich szeregach patriotów, ludzi wartości. Czy zaproponujecie wyborcom swoich przedstawicieli we wszystkich czterech okręgach tutaj w Wielkopolsce i kto będzie liderem w Poznaniu? Liderem w Poznaniu, panie redaktorze, już mówię,
bo sobie nawet przygotowałem taki... To słychać, że nie umawialiśmy się na pytania. A propos wszystkich kandydatów, to jest, ponieważ... To jest okręg 39. Tak. Więc nie jestem w stanie wszystkich spamiętać. Oczywiście. To jest okręg 39, podpowiem do Sejmu. Na pozycji numer 1 mamy panią doktor Halinę Bogusz, adiunkt w Katedrze Historii i Filozofii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego imieniem Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Więc ja muszę powiedzieć, że ogólnie mamy ciekawe osoby, ale jedna rzecz jest ważna. My nie mamy, ja to czasem mówię, odgrzewanych kotletów, czyli mamy tak naprawdę ludzi, którzy nigdy wcześniej nie angażowali się w politykę. Panie prezesie, musimy kończyć, ale jeszcze może na koniec, gdy pan zechciał powiedzieć, zaprosić tych wszystkich, którzy są zainteresowani wysłuchaniem pana w nieco szerszej formule, gdzie to spotkanie, o której jutro? Szanowni państwo, zapraszamy na spotkanie Polska jest jedna 9 września o godzinie 16 do hotelu IOR. To jest Centrum Kongresowe, Sala A, ulica Węgorka 20. Zapraszamy was, abyście przyszli posłuchać, jakie są założenia programowe partii Polska jest jedna. Bardzo panu dziękuję za znaleziony czas i za to zaproszenie. Dziękuję uprzejmie za rozmowę. Bardzo dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia. Jutro, proszę państwa, o godzinie 16, zapraszam państwa na to spotkanie prezes partii Polska jest jedna, prezydent Siemianowic Śląskich, Rafał Piech.